Spośród wszystkich planet Układu Słonecznego Ziemia jest najbardziej unikalna, ponieważ tylko na niej rozwinęło się życie. A gdybyśmy mieli rywalkę? Co by się stało, jeśli znikąd pojawiłaby się druga Ziemia? Cóż, wtedy byłyby dwie możliwości. Pierwsza to unicestwienie obu planet, z kolei druga prowadzi do nieoczekiwanego, ale zarazem dość logicznego rozwiązania. Zacznijmy jednak od katastroficznego scenariusza. Druga Ziemia z tymi samymi warunkami rozwoju życia mogłaby istnieć pod warunkiem otrzymywania takiej samej ilości światła słonecznego, jaką dostaje nasza planeta. Orbita, po której się przemieszcza, jest idealna, ponieważ zapewnia niezbędną ilość ciepła. Gdybyśmy byli nieco dalej od Słońca, powierzchnia Ziemi przypominałaby Antarktydę. Z kolei, gdybyśmy znajdowali się bliżej, planeta byłaby pustkowiem zamieszkanym przez nieliczne organizmy żywe. Zatem, aby druga Ziemia była identyczna z naszym domem, musiałaby znajdować się na tej samej orbicie. Dwa masywne obiekty kosmiczne jak najbardziej mogą istnieć obok siebie. Świetnym tego przykładem jest Unia Ziemi z Księżycem. Jednak gdyby drugi obiekt był tak ciężki i duży jak nasza planeta, nie wystarczyłoby dla obu miejsca. Sporym problemem byłaby grawitacja dwóch Ziem. Te światy zderzyłyby się ze sobą, bo po prostu przyciągnęłyby się do siebie. Proces ten trwałby setki milionów lat. Koniec końców utworzyłby jeden wielki świat. Natomiast ich pozostałości obracałyby się wokół nowo powstałej planety w postaci pierścieni, podobnych do tych Saturna. Albo jedna z planet wypchnęłaby z orbity drugą. W tym przypadku jedna Ziemia wleciałaby w Słońce, spalając się żywcem w jego atmosferze. Trzeba pamiętać, że Ziemia porusza się z prędkością 107 tysięcy km na godzinę. To prawie 90-krotnie szybciej od prędkości dźwięku. Wyobraźmy sobie teraz dwie ogromne planety lecące ku sobie w tak zawrotnym tempie. Nawet mikroskopijne organizmy zamieszkujące wnętrza wulkanów nie przetrwałyby zderzenia dwóch Ziem. Księżyc natomiast rozniosłaby w pył powstała fala uderzeniowa. Uznajmy jednak, że bliźniaczka naszej planety podąża inną orbitą, gdzieś między Marsem a Ziemią. Nawet wtedy życie całej ludzkości uległoby całkowitej metamorfozie. Swoją drogą, hipoteza o bliźniaczce Ziemi powstała wiele lat temu. Dawni uczeni wierzyli, że po drugiej stronie Słońca może kryć się druga planeta. Dzięki technologii wykorzystywanej w dzisiejszej astronomii wiemy, że ta teoria jest nieprawdziwa. W przeciwnym razie nasze teleskopy i inny sprzęt z pewnością wychwyciłyby jakieś dochodzące sygnały. Uczeni analizują obiekty kosmiczne oddalone od nas o tysiące lat świetlnych. Na pewno zatem dostrzegliby w naszym sąsiedztwie jakiś inny świat. Tak czy inaczej, wyobraźmy sobie, że druga Ziemia naprawdę istnieje i że odkryliśmy ją stosunkowo niedawno. Cała społeczność astronomów oraz astrofizyków błyskawicznie otrzymuje miliardy dolarów funduszy na badania. Analiza bliźniaczki Ziemi staje się priorytetem całej ludzkości. Eksperci stawiają setki hipotez dotyczących wyglądu drugiej błękitnej planety oraz zachodzących na niej procesów. Znajduje się w niemal tej samej odległości od Słońca co my. To oznacza identyczny klimat. Wkrótce naukowcy dowiadują się, że na sobowtórze Ziemi występuje woda w stanie płynnym, a także kontynenty. Ale w niczym nie przypominają naszych. Ich kształt oraz umiejscowienie jest całkowicie inne. Niewykluczone, że istnieje tam również życie. Ale skąd się wzięło? Jedna z hipotez mówi, że życie na naszej planecie pojawiło się dzięki aminokwasom naniesionym przez jeden z meteorytów. Mało prawdopodobne, że coś takiego wydarzyło się też w drugim świecie. Musiało stać się coś innego. Być może ryby wcale nie wyszły tam na powierzchnię, a pierwsze inteligentne stworzenia pojawiły się w oceanie. Mogły to być płazy z łuskami lub płetwami, albo ośmiornico podobne monstra z ogromnymi ramionami. Ale nie wykluczajmy, że ryby w procesie ewolucji rzeczywiście nie wyszły z wody, może nawet rozwinęły kończyny. Co by było, gdyby jednak chodzenie po powierzchni nie przypadło im do gustu? Wtedy świat mogłyby zamieszkiwać inteligentne hybrydy człowieka z ptakiem. A jeśli życie powstałoby głęboko w glebie? Wtedy wykształciłyby się humanoidalne krety lub wysoko rozwinięte dżdżownice. Aby się tego dowiedzieć, uczeni wysyłają tam łazik. Podobna misja na Marsa zakończyła się powodzeniem, więc z tą też nie powinno być większych problemów. Ludzie na Ziemi z niecierpliwością czekają na wieści. Zanim łazik doleci na miejsce, minie kilka lat. Ale co ciekawe, powraca już po dwóch dniach od wystrzelenia.
Tylko że to nie nasza sonda. Jak się okazuje, mieszkańcy drugiej Ziemi również obserwowali naszą planetę i w pewnym momencie postanowili wysłać do nas swoją sondę. Jest zrobiona z tych samych materiałów co nasza, ma wbudowaną kamerę i urządzenie rejestrujące, ale najbardziej martwi jej kształt, przypomina bowiem pająka. Czy to oznacza, że drugą Ziemię zamieszkują gigantyczne tarantule? Naukowcy rozumieją, że musimy zacząć się komunikować. Wysyłamy gościom sygnał radiowy z pewnymi informacjami o naszej cywilizacji. Odbierają wiadomość i niedługo później odpowiadają. Ich przekaz pełen jest dziwnych symboli, przypominających zadrapania. Lingwiści z całego świata próbują je rozszyfrować. W międzyczasie astronomowie wysyłają gościom nagranie ludzkiej mowy. Kilka dni później nasz satelita wychwytuje wiadomość od kosmicznych sąsiadów z próbkami głosów. Eksperci lada chwila odtworzą nagranie. Cały świat słucha z zapartym tchem. To ryk! Przeraźliwy i całkowicie niezrozumiały ryk. Słychać wiele pauz i nieregularny rytm, ale w niczym nie przypomina ludzkiej mowy. Wybucha ogólnoświatowa panika. Wszystkie państwa szykują się do inwazji. Priorytetem staje się skonstruowanie barier chroniących naszą planetę. Nikt nie jest w stanie rozszyfrować wiadomości. Niewykluczone, że nasi sąsiedzi też nas nie rozumieją. Podejmujemy ostatnią próbę nawiązania kontaktu. Wysyłamy im nagranie wideo, w którym staramy się za pomocą gestów i znaków przekazać gościom, że chcemy jedynie pokoju i współpracy. Nie musimy długo czekać na odpowiedź. Nasz satelita otrzymuje plik wideo, a uczeni odtwarzają nagranie. Jest szokujące. Naszym oczom ukazują się dinozaury w robotycznych kombinezonach. Życie na drugiej Ziemi rozwijało się tak samo jak na naszej planecie, tyle że nie uderzył w nią żaden ogromny meteoryt. Na przestrzeni milionów lat ewolucji dinozaury stały się inteligentne. W filmie widzimy je ryczące i wskazujące pazurami na obraz naszej Ziemi, po czym wydają z siebie o wiele głośniejszy ryk i... Czy one się śmieją? Nagranie się kończy. Ludzie interpretują to jako zapowiedź rychłego ataku. Mija kilka lat. Przez ten czas uczeni wymienili z dinozaurami kilka wiadomości. Wydaje się, że zaczynamy je rozumieć. Jak się okazuje, jaszczury również chcą pokoju. Mówią, że swego czasu ich planetę zamieszkiwały humanoidy, podobne do ludzi, ale wszyscy zginęli w wyniku potężnej powodzi. Dinozaurom udało się ten kataklizm przetrwać i wyewoluować w rozumne stworzenia. Minie wiele lat, zanim ludzie polecą na ich planetę, a kiedy to już się wydarzy, odetchniemy z ulgą, wiedząc, że nie jesteśmy w kosmosie sami. Co by się jednak stało, gdyby na drugiej Ziemi nie było inteligentnego życia? Ludzie też byliby szczęśliwi. Wiedzielibyśmy, że zawsze mamy drugi dom. Kto wie, może zaczęlibyśmy odkrywać bliźniaczkę Ziemi oraz wydobywać jej surowce, aby uzupełnić własne. Tak czy inaczej, nasze życie nie zmieniłoby się z dnia na dzień, ponieważ świat ten byłby zbyt oddalony od naszego. Pierwsze próby osiedlenia nastąpiłyby dopiero kilka pokoleń później. Surowce naturalne naszej planety zaczęłyby się wyczerpywać, wskutek czego każdy chciałby przenieść się do nowego świata. Z początku mogliby sobie na to pozwolić tylko najbogatsi, z czasem jednak podróże kosmiczne stałyby się tańsze. Niewykluczone, że w stworzenie raju na drugiej Ziemi zainwestowalibyśmy astronomiczne wręcz pieniądze. Gdyby to się udało, zapewne latalibyśmy tam na wakacje, pooddychać świeżym powietrzem i być bliżej matki natury. Po jakimś czasie z pewnością zwiększyłaby się populacja. Oznacza to, że prędzej czy później druga Ziemia stałaby się tak samo zaludniona jak nasza. Wtedy zaczęlibyśmy szukać nowego domu wśród gwiazd. Swoją drogą, jeśli istnieje jakiekolwiek życie na planecie podobnej do naszej, niewykluczone, że przypomina ośmiornicę. Jedna z teorii mówi bowiem, że stworzenia te przybyły na Ziemię z innego świata. Wszystkie zwierzęta przechodzą kilka stadiów ewolucji. Na przykład słonie i mamuty pochodzą od wspólnego przodka sprzed 5-6 milionów lat. Idąc dalej, niemal wszystkie ssaki wyewoluowały od wspólnego przodka, którego dzieliły z gadami. Po prostu każdy gatunek zmienia się na przestrzeni wielu milionów lat. Ale nie ośmiornice. Pojawiły się na drzewie genealogicznym znikąd. Z ewolucyjnego punktu widzenia kałamarnice powinny ewoluować w ośmiornice za kilka milionów lat. Ale spójrzcie, one już tu są. Poza tym ośmiornice są nadzwyczaj inteligentne. Ich kod genetyczny jest o wiele bardziej zróżnicowany niż ludzki. Kto wie, być może rzeczywiście są gośćmi z innej planety, podobnej do naszej. Ale to tylko hipoteza.
Wielu ludziom marzy się lot w kosmos, aby podziwiać jedyny w swoim rodzaju widok. Z jednej strony błękitna planeta, a z drugiej bezdenna czarna otchłań. Ale czy jeden widok, choćby najwspanialszy, wart jest ogromnego ryzyka i poświęceń? Astronauci to pionierzy podboju, jakby nie patrzeć, wrogiego środowiska, gdzie każda drobna awaria może oznaczać śmierć. A nawet gdy misja przebiega bez zarzutu, monotonia życia na stacji kosmicznej daje się we znaki. Nikt nie rozumie tego lepiej niż rosyjski astronauta Siergiej Krykalow, który spędził w przestrzeni kosmicznej aż 311 dni. 18 maja 1991 roku rozpoczęła się 12. misja Sojuz. Dowódcą ekspedycji był Anatolij Arcybarski, któremu towarzyszyli Siergiej Krykalow jako inżynier lotu oraz Brytyjka Helen Sharman. Dwa dni później Sojuz zadokował do stacji Mir. Po tygodniu Sharman wraz z poprzednią załogą zabrali Sojuza z powrotem, podczas gdy Krykalow i Arcybarski zajęli się obsługą stacji. W ciągu kilku miesięcy wykonali 6 spacerów kosmicznych, dokonywali niezbędnych napraw, a także prowadzili różne badania. Siergiejowi czas mijał w miarę szybko, bo miał towarzystwo oraz sporo pracy. Wymiana załogi miała nastąpić po 5 miesiącach. W 13. misji Sojuza jednak inżynier lotu, który miał zastąpić Krykalowa, nie odbył przygotowania do misji długotrwałej i wrócił wraz z Arcybarskim już po tygodniu, 10 października. Ponieważ zrezygnowano z kolejnego zaplanowanego lotu, Siergiej zgodził się pozostać jedynie w towarzystwie dowódcy misji Wołkowa, gdyż stacji nie można było pozostawić bez personelu. Po miesiącu usłyszał, że ktoś go niedługo zastąpi, jednak stało się coś nieoczekiwanego, co spowodowało opóźnienia w programie kosmicznym. 25 grudnia 1991 roku był ostatnim dniem Związku Radzieckiego. Poinformowano Siergieja, że nie może wrócić do domu, gdyż kraj, który wysłał go na misję, już nie istnieje. Po upadku Związku Radzieckiego w państwie zapanował kryzys i chaos. Nie było pieniędzy na zorganizowanie kolejnego lotu na stację. Wyobraź sobie, jak musiał czuć się Siergiej. Od Ziemi dzieliło go zaledwie kilkaset kilometrów, ale równie dobrze mogło to być kilkaset milionów. Był uwięziony na stacji kosmicznej. Nie wiedział, ile czasu przyjdzie mu tutaj spędzić. Powolnie mijające dni zamieniły się w tydzień, tygodnie w miesiąc, a Krykalow zaczął odczuwać negatywne skutki długotrwałego pobytu w stanie nieważkości. Głównym objawem jest dystrofia mięśni, które są poddawane minimalnemu wysiłkowi. Oczywiście astronauci przestrzegają ścisłego reżimu codziennych ćwiczeń, ale bez grawitacji to za mało, aby utrzymać ciało w dobrej kondycji. Poza mięśniami uszkodzenie ulegają także kości. Po długiej misji na orbicie astronauta potrzebuje bardzo dużo czasu i wysiłku, aby wrócić do formy. Kolejnym zagrożeniem jest szkodliwe promieniowanie kosmiczne, którego głównym źródłem jest Słońce. Na Ziemi ochronę zapewnia nam atmosfera, którą utrzymuje w miejscu pole magnetyczne planety. Przechodząc przez atmosferę, promieniowanie ulega absorpcji i rozproszeniu. W kosmosie brakuje takiej ochrony, ale jeszcze większe zagrożenie dla astronautów stanowi promieniowanie kosmiczne, pochodzące z odległych gwiazd i galaktyk. Jest ono niezmiernie niebezpieczne, bowiem niszczy organizmy na poziomie komórkowym. Wahadłowce oraz Międzynarodowa Stacja Kosmiczna pokryte są specjalną warstwą odbijającą to promieniowanie, jednak żadna powłoka nie zapewnia 100% ochrony. Długotrwały pobyt w przestrzeni kosmicznej niekorzystnie odbija się na systemie immunologicznym. Ludzki organizm potrzebuje kontaktu z mikrobami, aby utrzymać odpowiednią odporność, podczas gdy na stacji kosmicznej panują niemal sterylne warunki. Astronauci mają też ograniczoną dietę. Jedzenie w tubkach nie zawiera tylu witamin i składników odżywczych, ile jest w naturalnych produktach, a brak wystarczającej ilości witamin przyczynia się do dalszego osłabienia organizmu. Czasami astronauta musi odbyć spacer kosmiczny, co nie jest wcale łatwym zadaniem. Skafander kosmiczny jest masywny, niewygodny, znacząco ogranicza ruchy oraz naciska na całe ciało. Praca w próżni może zająć nawet kilka godzin, a przez ten czas człowiek może się nieźle spocić. Skafander to niezwykle złożony mechanizm, służący m.in. dostarczaniu i odprowadzaniu płynów.
Wystarczy awaria jednego z filtrów, aby do hełmu zaczęła przedostawać się woda, a to zaledwie jedno z wielu zagrożeń, z którymi musi liczyć się astronauta. Wyobraź sobie, że wykonujesz prace naprawcze poza stacją. Nagle klucz wyślizguje ci się z dłoni. Odruchowo próbujesz go złapać i niechcący odpychasz się od stacji. Udaje ci się złapać narzędzie, ale sam nie masz się teraz czego chwycić. No, niezupełnie. Każdy astronauta na spacerze kosmicznym zabezpieczony jest specjalną liną, ale powiedzmy, że lina została niewłaściwie przymocowana. Gwałtowne odłączenie od niej sprawia, że zaczynasz kręcić się wokół własnej osi. Przez wizjer miga ci na zmianę Ziemia i czerń kosmosu, gdy bezsilnie odpływasz w pustkę. Jak widać, zawód astronauty to nie przelewki. To kariera dla utalentowanych, zdeterminowanych ludzi, którzy muszą trenować całymi latami, aby być gotowym na każdą ewentualność. Przed wylotem nabierają doskonałej kondycji, którą następnie tracą podczas misji. Pobyt w kosmosie wpływa też wyczerpująco na ludzką psychikę. Słabniesz fizycznie, oddychasz recyrkulowanym powietrzem, nie masz się do kogo odezwać, nie masz możliwości powrotu do domu. Jedynie cienka ściana oddziela cię od przerażającej śmierci w próżni. Wszystkie te stresogenne czynniki przyczyniają się do dalszego osłabienia układu odpornościowego oraz uszkodzeń układu nerwowego. Dlatego też astronauci przechodzą przez intensywny trening psychologiczny, dzięki czemu potrafią zapanować nad sobą w nawet najbardziej stresujących okolicznościach. Siergiej Krikalow miał o tyle gorzej, że nie miał pojęcia, kiedy pozwolą mu wrócić. Mimo tej niepewności nie poddał się panice. Choć tęsknił za domem, konsekwentnie wykonywał przydzielone mu obowiązki. Minął miesiąc, zanim dostał następną wiadomość. Ze względu na trudną sytuację w kraju, nie możemy póki co sprowadzić cię do domu. Siergiej z każdym dniem czuł się coraz gorzej. Osłabł fizycznie do tego stopnia, że nie był pewien, czy zdoła przetrwać. Co ciekawe, na stacji znajdowała się kapsuła przeznaczona do awaryjnego powrotu na Ziemię, ale Siergiejowi nawet przez myśl nie przeszło, aby z niej skorzystać. Związek Radziecki już wcześniej odsprzedawał uczestnictwo w misji Sojuz innym krajom, a teraz Rosja miała nadzieję sprzedać samą stację, więc Krikalow nie mógł jej po prostu zostawić. Misja Siergieja trwała dwukrotnie dłużej niż planowano. W rezultacie ustanowił on rekord świata, jeśli chodzi o pobyt w kosmosie. 311 dni. W tym czasie stacja Mir okrążyła planetę 5000 razy. Wreszcie po 10 miesiącach otrzymał długo wyczekiwaną wiadomość. Na stacji miał go zastąpić niemiecki astronauta, którego kraj wykupił bilet na Sojuza za 24 miliony dolarów. Krikalow wrócił w kapsule na Ziemię, gdzie oczekiwał na niego spory tłum. Siergiej był wychudzony, wycieńczony, ale w zaskakująco dobrym nastroju. Mogłoby się wydawać, że takie doświadczenie pozostawi na nim ponure piętno i na stałe zniechęci go do kariery astronauty. Jednak już 2 lata później Krikalow po raz kolejny poleciał w kosmos jako pierwszy Rosjanin w wahadłowcu NASA. Był członkiem Ekspedycji 1, czyli pierwszej stałej załogi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W 2005 roku ukończył swoją 6. i ostatnią misję po 6-miesięcznym pobycie na ISS. Ustanowił tym samym rekord świata w łącznym czasie spędzonym w kosmosie – 803 dni. Jego rekord został pobity dopiero 10 lat później, ale to już inna historia. Jeśli wydaje ci się, że Ziemia jest duża, pomyśl sobie, że Słońce stanowi 99,9% masy całego Układu Słonecznego. Cała reszta, planety i ich księżyce, asteroidy, komety, obłoki gazu i pyłu, to zaledwie 0,1% łącznej masy. Słońce znajduje się około 150 milionów kilometrów od Ziemi, ale mimo tego dystansu skutecznie ogrzewa całą naszą planetę. Temperatura na powierzchni Słońca wynosi ponad 5,5 tysiąca stopni, więc jak to w ogóle możliwe, że otaczająca gwiazdę przestrzeń kosmiczna jest zimna jak lód? Aby to ogarnąć, musimy najpierw zrozumieć różnicę między ciepłem a temperaturą. Ciepło to nic innego jak ilość energii wewnątrz obiektu, natomiast temperatura mierzy intensywność ciepła. Gdy ciepło jest przekazywane do obiektu, wzrasta jego temperatura, a gdy traci ciepło, jego temperatura spada.
Wymiana ciepła następuje na jeden z trzech sposobów. Słońce robi to poprzez promieniowanie, czyli uwalnianie ciepła w postaci światła. Twoje ciało również emituje ciepło, tyle że w formie fali podczerwieni. To na tej zasadzie działa na przykład termowizor. Im więcej ciepła pochłania ciało, tym więcej go oddaje. Do wymiany ciepła potrzebne są cząsteczki, a przestrzeń kosmiczna to w dużej mierze próżnia. W kosmicznej pustce rośnie odległość między cząsteczkami, co ogranicza ich zdolność do przekazywania ciepła. Dzięki temu próżnia działa jak doskonały izolator. Ciepło opuszczające Słońce przemieszcza się w formie promieniowania słonecznego. Promienie ogrzewają tylko nieliczne cząsteczki znajdujące się na ich drodze, natomiast próżnia jako taka pozostaje chłodna. W ziemskiej atmosferze jest aż gęsto od rozmaitych cząsteczek, a zatem ciała na Ziemi z łatwością pochłaniają oraz przekazują ciepło. Gdy na Ziemi wystawimy czajniczek na Słońce, nagrzeje się do kilkudziesięciu stopni. Ten sam czajniczek umieszczony na orbicie w bezpośrednim świetle słonecznym rozgrzeje się do 120 stopni, ponieważ może przekazywać ciepło wyłącznie poprzez promieniowanie. A przesunięty tam, gdzie nie docierają promienie słoneczne, zamrozi się do minus 270 stopni, bo tyle wynosi temperatura próżni. Słońce nie jest wcale żółte. Emituje światło w szerokim widmie fal. Temperaturę i kolor gwiazdy możemy określić w oparciu o szczyt jej widma, czyli długości fali. Najzimniejsze gwiazdy mają kolor czerwony, najgorętsze niebieski, natomiast gwiazdy pomiędzy tymi ekstremami są żółte, pomarańczowe oraz białe. Promieniowanie naszego Słońca jest najintensywniejsze w zielonej części widma i chociaż w rzeczywistości ma barwę białą, ludzkie oko przeważnie postrzega je jako żółte, ponieważ nasza atmosfera mocniej rozprasza światło niebieskie niż czerwone. Podczas wschodu i zachodu Słońca w widmie słonecznym jest więcej światła czerwonego i stąd biorą się przepiękne widoki o tych porach dnia. Plamy słoneczne to ciemniejsze obszary na powierzchni Słońca, które mają znacznie niższą temperaturę, a jednocześnie silniejsze pole magnetyczne. Ponieważ na tych obszarach nie uwalnia się ciepło, sprawiają one, że reszta powierzchni Słońca jest trzykrotnie jaśniejsza. Kontrast jest tak silny, że plamy słoneczne wydają się niemal czarne. Gdyby jednak plamę słoneczną umieścić z dala od gwiazdy, jaśniałaby na nocnym niebie niczym księżyc. Wszystkie planety Układu Słonecznego krążą wokół Słońca w tę samą stronę, ponieważ zostały uformowane z tego samego dysku protoplanetarnego. W większości obracają się również wokół własnej osi, w tym samym kierunku, wszystkie poza Uranem oraz Wenus. W ich przypadku musiało dojść do jakichś kolizji, które permanentnie zmieniły ich rotację. Z galaktykami jest inaczej. Zwykle nie powstają z pojedynczego obłoku pyłu i innych cząsteczek. Gromady galaktyk skupiają się wokół tak zwanych włókien. Są to struktury wszechświata przypominające gęste nici, złożone głównie z ciemnej materii, wyznaczające granice międzygwiezdnej pustki. Protogalaktyki powiązane są oddziaływaniami grawitacyjnymi na niewielkich obszarach kosmosu, prawdopodobnie ze względu na rozmieszczenie ciemnej materii we wszechświecie. Materia włókien obraca się spiralnym ruchem w kierunku obszarów o najwyższej gęstości, dlatego może wydawać się, że galaktyki kręcą się w tę samą stronę, jednak w rzeczywistości kierunek jest losowy. Jest szansa, że w przyszłości uda się wznieść windę na Księżyc. Taka konstrukcja miałaby blisko 400 tysięcy kilometrów wysokości. Oczywiście ze względu na rotację obu ciał niebieskich nie da się zrobić połączenia na sztywno. Jeden koniec byłby prawdopodobnie zawieszony wysoko na ziemskiej orbicie. Szacuje się, że budowa takiej windy kosztowałaby kilka miliardów dolarów. Na Księżycu znajdują się niezwykle cenne surowce, między innymi te potrzebne do funkcjonowania elektrowni termojądrowych, jak również rzadkie pierwiastki przydatne w elektronice. Biorąc pod uwagę geologiczne bogactwo Księżyca, winda zamortyzowałaby się już po 53 kursach. Kabel windy byłby raptem grubości ołówka, ale ważyłby jakieś 40 ton. Ponoć można już coś takiego wykonać z materiałów, które człowiek ma do dyspozycji. A może kombinacja dwóch wind? Jedna prowadziłaby z powierzchni Ziemi na stację kosmiczną, a stamtąd w kierunku Księżyca. Druga umożliwiałaby dostanie się na Księżyc. Planety Układu Słonecznego krążą obecnie po stałych, przewidywalnych orbitach, jednak w trakcie kształtowania Układu Planetarnego zdarzały się kolizje między gazowymi olbrzymami.
W przypadku zderzenia czołowego dwa gazowe olbrzymy wchłaniają się wzajemnie, tworząc jedną planetę i nie tracąc żadnej masy, ani z gazowej otoczki, ani ze skalistego jądra. Kolizja z dużą prędkością zwykle kończy się utratą przynajmniej części gazowej atmosfery, a przy jeszcze wyższej eksplozją obu planet. Jeśli planety jedynie zahaczają o siebie, nie stykając się jądrami, tracą część masy. W wyniku takiego zdarzenia planeta może nawet zmienić swój kształt. Astronomowie odkryli znajdującą się niezwykle daleko galaktykę, która wygląda na odpowiednik Drogi Mlecznej. Widzimy ją taką, jaką była 1,4 miliarda lat po Wielkim Wybuchu, podczas gdy Wszechświat ma blisko 14 miliardów lat. Światło z tej galaktyki potrzebowało ponad 12 miliardów lat, aby dotrzeć do Ziemi. Obiekt okazał się zaskakująco mało chaotyczny, co zaprzecza hipotezie, że wszystkie galaktyki we wczesnym stadium rozwoju były burzliwe i niestabilne. Aby opuścić Drogę Mleczną, trzeba pokonać 25 tysięcy lat świetlnych od centrum galaktyki, bądź 500 lat świetlnych w pionie. Nasza galaktyka to dysk o średnicy około 100 tysięcy lat świetlnych oraz grubości 1000 lat świetlnych. Nasz Układ Słoneczny znajduje się jakieś 30 tysięcy lat świetlnych od centrum, w tak zwanym ramieniu Oriona. Aby całkowicie opuścić Drogę Mleczną, trzeba najpierw wylecieć poza krawędź halo galaktycznego, czyli rozproszonego gazu oraz starych gwiazd skupionych w gromady kuliste. Natomiast aby móc w pełni podziwiać Drogę Mleczną, trzeba oddalić się blisko 50 tysięcy lat świetlnych w pionie. Obecnie nie dysponujemy technologią, żeby wysłać na taką odległość choćby teleskop. Niektóre gwiazdy pochłaniają swoje planety. Mamy szczęście, że Układ Słoneczny jest wyjątkowo stabilny. Nie musimy się obawiać, że Ziemia bądź inna planeta nagle zboczy z orbity i zapadnie się w Słońce. Co najmniej 1/4 układów z gwiazdami podobnymi do naszego Słońca ma dość burzliwą przeszłość. W niektórych układach chaotyczne ruchy jednych planet zakłócały wędrówki innych, albo wręcz wyrzucały swoich sąsiadów z orbity. W rezultacie wypchnięte planety czasami zapadały się wewnątrz swoich gwiazd. W takim wypadku planeta zostaje całkowicie pochłonięta, dosłownie rozpuszcza się już w zewnętrznej warstwie gwiazdy. Wpadasz w samo serce czarnej dziury i przygotowujesz się na smutny koniec. Ale to nie jest takie pewne. Wejście w czarną dziurę niekoniecznie wiąże się ze zniszczeniem ciebie i twojego statku kosmicznego. Żeby przeżyć, musisz po prostu wybrać większą czarną dziurę. Gdy to ciało niebieskie ma niewielką średnicę, jego horyzont zdarzeń jest zbyt wąski, a granica zwiększa się z każdym centymetrem. Gdybyś wyciągnął ramię, w końcach palców poczułbyś o wiele silniejsze przyciąganie niż w łokciach. Ręka by ci się wydłużyła i poczułbyś pewien dyskomfort. No, prawdę powiedziawszy, dość duży. Inaczej by to wyglądało w przypadku supermasywnej czarnej dziury, podobnej do tych w centrach galaktyk. Mogą być miliony razy cięższe od Słońca. Ich horyzont zdarzeń jest szeroki, a grawitacja nie zmienia się tak gwałtownie. Czyli siła, którą poczujesz na stopach oraz czubku głowy, będzie porównywalna. Bez problemu dotrzesz do wnętrza takiej czarnej dziury. Mit obalony. Według następnego możemy ocalić Ziemię przed gigantyczną asteroidą przy pomocy potężnej eksplozji. Znany z filmów scenariusz zakłada, że statek kosmiczny ląduje na asteroidzie. Ekipa astronautów szybko wywierca w niej dziurę, zostawia przesyłkę i odlatuje. Potem bum! W rezultacie asteroida może rozpaść się na kilkanaście fragmentów i kontynuować lot na Ziemię. Tyle, że te fragmenty spadają na powierzchnię naszej planety, wywołując ogromne straty. Tak więc misja kończy się niepowodzeniem. Aby ocalić Ziemię, faktycznie potrzebujemy potężnej eksplozji, ale nie wewnątrz, a tuż nad powierzchnią asteroidy. Siła wybuchu zepchnie ją wtedy delikatnie w dół. Nawet najmniejsza zmiana trajektorii lotu wystarczy, aby przeleciała obok Ziemi. I już. Aha, gdyby faktycznie doszło do wybuchu, nie usłyszałbyś potężnego huku. Wiem. W filmach o statkach i bitwach kosmicznych często go słyszymy, ale to mit. Dźwięk jest falą, która rozchodzi się dzięki wibracjom cząsteczek.
Wyobraź sobie, że ktoś klaszcze kilka metrów od ciebie. Fala dźwiękowa popycha pierwszą cząsteczkę powietrza tuż przy źródle dźwięku, potem drugą, trzecią i tak dalej, aż do momentu, gdy dotrze do twojego ucha. Aby dźwięk się rozszedł, potrzebujemy cząsteczek powietrza albo wody. W atmosferze fale rozchodzą się bez problemu, ale kosmos to próżnia. Tam nic nie ma. Możesz klaskać najgłośniej jak potrafisz, ale nie będzie żadnych cząsteczek, które zawibrują i przeniosą ten dźwięk. Jeszcze jeden mit o asteroidach. Musimy polecieć nieco poza orbitę Marsa. Wow, jesteśmy w pasie asteroid i teraz co chwilę omijamy gigantyczne skały oraz bloki lodu. Wlecieliśmy w dość gęstą chmurę asteroid. Jakby to... nie ma szans. Kosmos jest ogromny, co za tym idzie, dystanse również. Wszelkie skały oraz okruchy w pasie asteroid stanowią zaledwie 4% masy Księżyca. Nie ma ich tam aż tyle. Aby lepiej zrozumieć ogrom pustki w kosmosie, spójrzmy na kolizję dwóch galaktyk. Obie zawierają miliardy gwiazd. Gdyby je zmieszać, nadal prawdopodobieństwo kolizji tych ciał niebieskich byłoby znikome. Kolejny mit mówi, że na naszej orbicie panuje zerowa grawitacja. Wyobraź sobie, że ty jesteś w wielkim pudle na wysokości 16 km. Puszczamy pudło, a ono zaczyna spadać. Ty lecisz razem z nim z tą samą prędkością i właśnie odczuwasz zerową grawitację. To samo dzieje się na orbicie. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest zawieszona na wysokości 400 km nad Ziemią i nieustannie spada. Tyle, że nie na jej powierzchnię, a wokół niej, na orbicie. Leci z prędkością około 7,5 km na sekundę. W takim tempie mogłaby dotrzeć ze zachodniego wybrzeża Stanów na wschodnie w zaledwie 8 minut. Tak więc astronauci również doświadczają zerowej grawitacji. Po prostu spadają razem ze stacją z tą samą prędkością. Spójrzmy teraz na Księżyc. Zawsze patrzy na nas tą samą stroną. Czy to znaczy, że Księżyc ma tylko ciemną stronę, a promienie Słońca nigdy tam nie docierają? To mit. Chodzi o to, że Księżyc jest trzymany przez ziemską grawitację. Na naszym satelicie również występują dni i noce. Po prostu jego obrót jest idealnie zsynchronizowany z obrotem Ziemi. Dlatego ilekroć spojrzymy na srebrny glob, widzimy tylko jedną stronę. Choć są dni, kiedy Słońce oświetla również tę drugą, czyli to nie jest wcale ciemna strona, a po prostu bardziej oddalona. Mamy nawet jej zdjęcia. Znajduje się na niej jeden z największych kraterów w całym Układzie Słonecznym, basen Biegun Południowy, Aitken. Ma szerokość dwóch stanów Teksas. Kolejny mit, który okazał się nieprawdziwy, dotyczy tego, że ludzie w rzeczywistości nie polecieli na Księżyc. Widzisz właśnie oryginalny kombinezon jednego z astronautów biorących udział w misji. Spójrz na podeszwę buta. Niektórzy uważają, że kosmonauci w żaden sposób nie mogli zostawić podobnych odcisków, ale wszystko się zgadza. Chodząc na Księżycu zakładali dodatkowe buty, których podeszwy idealnie pasowały do odcisków pozostawionych na srebrnym globie. Nie zabrali również ich odlewów po powrocie, ale zostawili po sobie mnóstwo rzeczy. Wyrwali nawet oparcia foteli w module księżycowym, żeby zredukować jego wagę. Całkowita masa pozostawionych na Księżycu odpadów wynosi około 187 ton. To między innymi księżycowe łaziki, odpady ze statku kosmicznego, stopnie rakiet oraz sondy. To jak trzy Boeingi 737. Następny mit dotyczy lata. Gorąca pora roku następuje, gdy Ziemia znajduje się najbliżej Słońca. Wtedy gwiazda lepiej nagrzewa naszą planetę i możemy iść na plażę. Nieprawda! Poprowadźmy przez kulę ziemską oś. Widzimy, że jest delikatnie przechylona w jedną stronę. Zima następuje wtedy, gdy oś Ziemi jest odchylona od Słońca. Z czasem jednak przechyla się w kierunku naszej gwiazdy. Wtedy jej promienie padają pod takim kątem, że Ziemia robi się cieplejsza. Prawdą jednak jest, że nasza planeta znajduje się w różnych odległościach od Słońca. Dzieje się tak, ponieważ jej orbita nie jest idealnym okręgiem. Mówiąc ściślej, to elipsa. Uczono nas, że dystans od Ziemi do Słońca wynosi jakieś 150 milionów kilometrów, ale odległość ta może być większa lub mniejsza o 5 milionów kilometrów w zależności od punktu na orbicie, w którym się w danym momencie znajdujemy.
Kolejny mit mówi, że Słońce jest żółte. Aby to sprawdzić, musimy polecieć w kosmos. Wyglądasz przez okno i widzisz, że jest... białe. Słońce tylko wygląda na żółte ze względu na filtr, jakim jest nasza atmosfera. Skład powietrza oraz jego gęstość załamują światło słoneczne. Ale gwiazdy naprawdę mają różne kolory. Te zimniejsze są jasno-pomarańczowe oraz czerwone. Zwykle są już wiekowe, starsze nawet od naszego Słońca. Młode i bardzo gorące gwiazdy są jasno-niebieskie. Słońce jest mniej więcej po środku tego spektrum. Słyszałeś też pewnie, że gdybyś w przestrzeni kosmicznej zdjął skafander, rozdąłby się niczym balon. Cóż, nasze ciała w założeniu mają funkcjonować w odpowiednim ciśnieniu atmosferycznym, ale kosmos to próżnia. Wyobraź sobie wielką metalową beczkę, z której wypompowujemy powietrze. Dodajmy do tego temperaturę minus 270 stopni Celsjusza i otrzymujemy kosmos. Gdybyś znalazł się w takich warunkach, wszystkie wypełnione powietrzem organy, na przykład płuca, zaczęłyby się rozszerzać. Faktycznie mógłbyś pęknąć jak balon, gdyby nie elastyczne tkanki. Rozciągają się i zginają, dzięki czemu zachowujemy kształt ciała. Tlenu starczyłoby ci na około 20 sekund, potem mózg zacząłby odczuwać jego niedobór, a chwilę później straciłbyś przytomność. Tak więc nie wybuchniesz. I nawet nie zamarzniesz, bo będziesz w próżni, a ona przecież nie przewodzi ciepła. Woda na przykład przewodzi je doskonale. Od razu odczuwasz zimno tuż po zanurzeniu się. Ale w powietrzu o tej samej temperaturze czujesz się znacznie lepiej. Gdybyś przebywał w kosmosie, ekstremalnie niska temperatura nie stanowiłaby żadnego problemu. Co innego promieniowanie słoneczne. Na Ziemi chroni nas przed nim atmosfera, blokując szkodliwe promienie. W kosmosie byłbyś bezbronny, ale nie musiałbyś się martwić próżnią, ekstremalnym mrozem czy promieniowaniem. Od razu byś się upiekł. Kolejny mit dotyczy telefonów komórkowych. Ludzie uważają, że po wybraniu numeru nasz aparat wysyła sygnał w kosmos. Znajduje się tam mnóstwo satelitów, którzy go wychwycą, a następnie odbiją do telefonu znajomego niczym lustro. Nie, nic bardziej mylnego. Owszem, istnieją telefony satelitarne, które działają w ten właśnie sposób, ale gdy dzwonimy do kogoś z komórki, sygnał przechodzi przez siatkę wież komórkowych od jednej do drugiej, aż w końcu dotrze do drugiego telefonu. Wtedy możecie sobie pogadać o czymkolwiek chcecie. Podobno powstał długopis działający w zerowej grawitacji, ekstremalnych temperaturach i nawet pod wodą. Może pisać na niemal każdej powierzchni odwrócony do góry nogami, czy w temperaturze dochodzącej do 300 stopni Celsjusza. Podobno na stworzenie takiego długopisu NASA wydała miliony, jak nie miliardy dolarów i poświęciła niemal dekadę. Problem z długopisami kulkowymi w kosmosie jest taki, że nie piszą w stanie nieważkości. Tusz nie spływa do kulki, ponieważ nie działa na niego grawitacja. Zamiast tego powstające w zbiorniku tuszu ciśnienie sprawia, że przyrządy te przeciekają. Swego czasu NASA posługiwała się drewnianymi ołówkami, ale ze względu na swoją budowę stanowiły zagrożenie pożarowe w większości pojazdów kosmicznych. Wszystko dlatego, że wtedy ich wnętrza w całości wypełniał tlen. Potrzeba wynalezienia superdługopisu była oczywista. Bez względu na treść plotek, NASA wcale nie stworzyła takiego długopisu i nie wydała fortuny na jego powstanie. Badania oraz rozwój sfinansował Paul C. Fisher's Fischl Pen Company z siedzibą w Chicago. Na stworzenie ciśnieniowego wkładu wydał ponad milion dolarów i poświęcił niemal 10 lat na badania. Wynalazek miał umożliwiać kosmicznym długopisom działanie w stanie nieważkości i w innych, ekstremalnych warunkach. Tak powstał przyrząd, którym można pisać w temperaturze od minus 35 do 120 stopni Celsjusza. Robi wrażenie, prawda? Długopis opatentowano w 1966. W następnym roku, po przeprowadzeniu szczegółowych testów, NASA zaczęła zaopatrywać swych astronautów w nowe długopisy. Co ciekawe, plotki o NASA wydającej bajońskie pieniądze na rozwój kosmicznych długopisów krążą od wielu dziesięcioleci. Choć niejednokrotnie je obalano, wciąż powracają, sycąc umysły coraz to ciekawszymi teoriami. Wiele filmów science fiction próbuje przekonać widzów, że poczynaniom człowieka w kosmosie towarzyszą najróżniejsze efekty dźwiękowe. To kompletna bzdura. W kosmosie nikt nie usłyszy twojego krzyku. A wiesz dlaczego? Bo nie ma tam powietrza. Kosmos to niemal idealna próżnia, w której dźwięk nie może się przemieszczać.
nie spowoduje wibracji bębenków w Twoich uszach, żeby przekazać mózgowi odpowiednie sygnały. Ale to bardzo dobrze, szczególnie dla astronautów odbywających kosmiczne spacery. Gdyby nie głucha cisza kosmosu, ich uszy byłyby nieustannie bombardowane przez hałas burz słonecznych. I kolejny mit. Komety mają piękne, długie ogony, co jest jedynie popularnym, choć błędnym wierzeniem. W rzeczywistości komety są bardzo trudnymi do znalezienia ciałami niebieskimi. Większość czasu błąkają się po kosmosie z dala od jakichkolwiek gwiazd. W jego mrocznej otchłani pozostają nieaktywne i całkowicie zamrożone. Ich słynne ogony powstają tylko wtedy, gdy zbliżają się do gwiazdy. Wtedy się nagrzewają, w wyniku czego powstaje gazowa otoczka zwana komą i powstaje charakterystyczny ogon. Jest on zawsze zwrócony w kierunku przeciwnym do gwiazdy rozgrzewającej kometę. Dzieje się tak ze względu na promieniowanie słoneczne i wiejące w przeciwnym kierunku wiatry słoneczne. Dlatego ogon często znajduje się przed kometą, a nie za nią. Spójrzmy teraz na rok świetlny. Pierwsze, co przychodzi na myśl, to jednostka pomiaru czasu. W rzeczywistości jednak rok świetlny służy do mierzenia odległości. NASA definiuje tę jednostkę jako całkowity dystans, jaki promień światła pokonuje w linii prostej w ciągu roku. A ponieważ światło porusza się z prędkością 300 tysięcy km na sekundę, jeden rok świetlny wynosi prawie 10 bilionów kilometrów. Nie wierzysz? Policz sobie! Ludzie wierzą, że w kosmosie doświadczamy zerowej grawitacji, w wyniku czego astronauci na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej są w stanie nieważkości. To nie do końca prawda. Grawitacja jest jedną z najważniejszych sił istniejących we wszechświecie. Dzięki niej Księżyc obiega Ziemię, a Słońce nie wylatuje z Drogi Mlecznej. Ale astronauci na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej doświadczają mikrograwitacji, czyli bardzo słabej grawitacji. Jest ona raptem o 10% słabsza niż ta na powierzchni Ziemi. Tyle, że astronauci nieustannie opadają. Pojazd kosmiczny, ludzie na jego pokładzie i wszystkie przedmioty są w stanie swobodnego spadku. Lecą w przód, nie w dół, a wokół naszej planety, poruszając się po specyficznej orbicie. A ponieważ spadają razem, załoga i wszelkie przedmioty na pokładzie wyglądają, jakby lewitowały. Dlatego astronauci przesuwają palcami rzeczy ważące setki kilogramów. Choć mikrograwitację często nazywa się zerową, to dwa odrębne pojęcia. Wydaje się, że Słońce nieustannie płonie. Tak przynajmniej wygląda to na zdjęciach. W rzeczywistości nasza gwiazda jest gigantyczną kulą gazu. Zachodzące w jego jądrze reakcje nuklearne sprawiają, że Słońce płonie. W każdej sekundzie setki milionów ton wodoru ulegają przemianie w niemal identyczną ilość helu. Podczas tego procesu wyzwalają się ogromne pokłady energii w postaci promieni gamma. Dopiero one stają się światłem. Innymi słowy, Słońce faktycznie emituje oślepiające światło i ogromne ciepło, ale w żaden sposób nie płonie, ponieważ w procesach tych nie uczestniczy tlen. Człowiek nie mający na sobie skafandra kosmicznego w kosmosie eksploduje. Cóż, wbrew powszechnym opiniom, zdjęcie skafandra kosmicznego podczas spaceru nie będzie tak dramatyczne w skutkach, jak to widzimy w filmach. Ktoś taki straci przytomność po 15 sekundach z powodu niedotlenienia. Ale zanim to nastąpi, lepiej pozbyć się wszelkiego powietrza z płuc. W przeciwnym razie nagromadzony w płucach tlen poważnie je uszkodzi od środka. Potem bezobronnego skafandra kosmicznego, który jest jak mini-statek kosmiczny, zmniejszy się ciśnienie w organizmie. To z kolei doprowadzi do jeszcze poważniejszych problemów. Choć nikt nie wybuchnie, żaden człowiek nie będzie chciał przebywać w kosmosie zbyt długo. Podobno czarne dziury to gigantyczne, budzące trwogę kosmiczne odkurzacze. Tak naprawdę bliżej im do łapek na muchy. Nie szukają zdobyczy, którą za chwilę pożrą. Są pasywne i czekają. Czarna dziura przechodzi do działania dopiero wtedy, gdy jakaś zbłąkana gwiazda znajdzie się jej zbyt blisko. A rozdarciu na kawałki ulegają jedynie obiekty przekraczające pewną granicę. Gdyby zastąpić Słońce czarną dziurą, orbita Ziemi pozostałaby taka sama. Zmieniłaby się za to temperatura naszej planety. Nie byłoby żadnych wiatrów słonecznych ani sztormów magnetycznych wytworzonych przez Słońce, które miałyby odpowiedni wpływ na naszą planetę. Załóżmy, że naszą gwiazdę zastąpiłaby czarna dziura o takiej samej masie. Zgodnie z prawami fizyki, Ziemia musiałaby zbliżyć się do niej dostatecznie blisko, żeby została wchłonięta.
Choć mit ciemnej strony Księżyca obalono ponad pół wieku temu, do dziś wiele osób nie wie, że jest ona fragmentem zwróconym tyłem do naszej planety. Ale nie znaczy to, że jest w jakimkolwiek stopniu ciemniejsza. Słońce oświetla wszystkie strony naszego satelity w takim samym stopniu. Dalsza strona Księżyca tylko wygląda na ciemną, ponieważ nie widzimy jej z poziomu Ziemi. Wszystko za sprawą tak zwanego obrotu synchronicznego. Na przestrzeni miliardów lat, pozwólcie, że powtórzę, miliardów, Ziemia i Księżyc zmieniły swe orbity za sprawą oddziaływania grawitacyjnego. Co więcej, zmieniła się również prędkość ich ruchu, a ponieważ Ziemia jest znacznie większa od Księżyca, szybkość jego obrotu stopniowo malała. Proces ten trwał do momentu osiągnięcia swoistego balansu. Teraz pełny obrót Księżyca wokół własnej osi trwa tyle samo, co obieg wokół naszej planety. Mogłeś słyszeć, że Wenus nazywa się bliźniaczką Ziemi. Owszem, obie planety mają podobną wielkość, masę i skład chemiczny. Grawitacja przy powierzchni Wenus stanowi 91% tej na Ziemi. Jeśli na naszej planecie ważysz 45 kg, twoja waga na Wenus wynosiłaby 40 kg. Ale nazywanie obu planet bliźniaczkami to przesada. Atmosfera Wenus jest stukrotnie gęstsza niż ta Ziemi. Poza tym jej temperatury powierzchniowe są niebotycznie wysokie, sięgają 455 stopni Celsjusza. Takie ciepełko rozpuści ołów i przypali twoją pizzę. Na Wenus nie ma ani jednego oceanu czy formy życia. No i w przeciwieństwie do innych planet, w tym Ziemi, obraca się w przeciwnym kierunku. Swoją drogą, według innego mitu, Merkury jest najgorętszą planetą w Układzie Słonecznym. W końcu znajduje się najbliżej Słońca, ale to Wenus jest cieplejsza. Asteroidy uderzają w Ziemię znacznie częściej niż nam się wydaje, ale te kolizje nie powodują poważnych konsekwencji. Sporo z nich pozostaje niezauważonych. Większość asteroid zbliżających się do naszej planety klasyfikuje się jako małe obiekty bliskie Ziemi. Zwykle spalają się w atmosferze naszej planety zanim zdołają zasiać jakiekolwiek spustoszenie. Mimo to każdego roku na naszą powierzchnię opada od 40 do 80 ton kosmicznego gruzu. W większości to maleńkie asteroidy zwane bolidami, których średnica nie przekracza 20 metrów. To mało? Tak tu jest napisane. Słuchajcie tego. Pojedyncze miejsce parkingowe w Hongkongu sprzedano za nieco ponad $1 000 000. Transakcja ta pobiła światowy rekord najdroższych na świecie miejsc postojowych. Znajduje się na luksusowym osiedlu zwanym The Peak, gdzie mieszczą się jedne z najkosztowniejszych domów w całej Azji. Jeden z nich wynajęto w maju za zniewalającą cenę $210 000 na miesiąc. Czekaj, policzę, toż to $2,5 miliona rocznie, a nawet nikt nie jest posiadaczem tego domu. History Supreme bije rekordy największych superjachtów zarówno pod względem ceny, jak i długości. Ma 30 metrów i całe mnóstwo złotych elementów. Ponadto na pokładzie znajduje się statua wykonana z kości tyranozaura. W głównej kajucie jest ściana zbudowana z fragmentów meteorytu, akwarium panoramiczne z 24-karatowego złota. Mają tam złote rybki? Oraz rzadki, niemal 19-karatowy diament. Łączne koszty konstrukcji jachtu wyniosły prawie $5 miliardów. Niegdyś konia wyścigowego Fusaichi Pegasus sprzedano za $60 milionów. Po dzisiejszym kursie to niemal $90 milionów. Dzięki wygranej Kentucky Derby w 2000 roku ogier zyskał niesamowitą popularność. W 2012 sprzedano klocek Lego wykonany z 40-karatowego złota za $12,500, choć nie był on przeznaczony na sprzedaż. Był prezentem firmowym dla pracowników z długim stażem. Koh Ainur jest zarazem najbardziej wartościowym i dosłownie bezcennym diamentem na świecie. 109-karatowa błyskotka waży mniej niż 0,5 kg i jest głównym kamieniem w kolekcji klejnotów brytyjskiej korony. Pojedyncze taco sprzedawane w meksykańskim Los Cabos odchudzi twój portfel o $25 000. Przygotowuje je słynny kucharz spod marki Michelin, a w skład posiłku wchodzi kawior białugi arktycznej, wołowina Kobe oraz tortilla zrobiona z 24-karatowej złotej folii. To w ogóle jadalne? $150 000 tyle kosztuje spędzenie jednej nocy w Lover's Deep Luxury Submarine Hotel, co czyni ośrodek najdroższym na świecie. Mieści się w okolicy rafy koralowej pod wodami wybrzeża Saint Lucia.
Dotrzeć do tego hotelu można tylko w łodzi podwodnej. W cenie zawarty jest osobisty kapitan, prywatny kucharz, kamerdyner oraz inne wartościowe dodatki. Za syrenki trzeba zapłacić dodatkowo. W listopadzie 2016 roku Ripley's, wierzcie lub nie, ustanowił światowy rekord Guinnessa w kategorii najdroższej sukni sprzedanej na aukcji. Była to kreacja, którą Marilyn Monroe ubrała podczas śpiewania Happy Birthday prezydentowi Kennedy'emu na jego 45. urodziny. Mówi się, że na sukience było 2,5 tysiąca kryształków oraz 6 tysięcy ręcznie wszytych strasów. Sprzedano ją za ponad $500,000. Szukasz konkretnego autka, którym pochwalisz się znajomym? Co powiesz na Ferrari 250 GTO? Samochód został sprzedany na prywatnej licytacji przez Christiana Gleisela, kierowcę rajdowego, za $70 milionów. Ma na koncie imponujące dokonania sportowe, m.in. zwycięstwo w Tour de France w 1964. Ponadto jest bezwypadkowy, co dodatkowo podnosi jego wartość. Pewna kobieta wyleciała do Włoch z Wielkiej Brytanii tylko po to, żeby zapłacić niemal $16,500 za wizytę u fryzjera. Cena obejmowała podróż limuzyną na lotnisko, masaż głowy, spersonalizowane kosmetyki do pielęgnacji włosów, aha, no i obiad. W 2019 pewien mistrz sushi zapłacił za tuńczyka błękitno-płetwego rekordową kwotę ponad $3 milionów. Rybę ważącą niemal 280 kg sprzedano na jednym ze straganów rybnych w Tokio. To dopiero niezłe sushi! W 2005 zrobiło się głośno o orchidei Shenzhen Nonghe, roślinie stworzonej przez chińskich uczonych. Zajęło im to 8 lat, a kwiat rozkwita co 4-5 lat. Kupiona za $290 000 stała się najdroższą rośliną świata. Znany muzyk Peter Schidloff był posiadaczem jednej z 10 zachowanych w idealnym stanie altówek Stradivariusa. W 2014 trafiła na aukcję z ceną wywoławczą $45 milionów. Nie wiadomo, czy ktoś kupił instrument, także macie szansę stać się posiadaczami najdroższej altówki na świecie. Najdroższym pluszowym misiem jest Stive firmy Louis Vuitton. W 2000 roku został sprzedany za $182 000. Jeden z obrazów Leonarda da Vinci zyskał niemałą sławę, gdy został sprzedany na licytacji za $450 milionów. Po trwającej 19 minut batalii kupców, dzieło zatytułowane Salvator Mundi kupił książę koronny Arabii Saudyjskiej. Znawcy jednak wciąż nie są pewni, czy dzieło jest faktycznie dziełem wielkiego malarza, czy jedynie kopią zaginionego obrazu. Najdroższy zbudowany budynek na świecie jest własnością hinduskiego biznesmena Mukesha Ambani. Znany jako najbogatszy Hindus, w 2012 postawił w Bombaju dom o powierzchni 37 tysięcy metrów kwadratowych. Ma 27 pięter i wartość nieco ponad $22 miliardów. W jego wyposażenie wchodzi spa, garaż mieszczący 168 samochodów, kino na 50 osób, 3 lądowiska dla helikopterów, 2 sale balowe, 2-piętrowe centrum rekreacyjne i oczywiście taras z ogrodem. Jedno jajko wielkanocne kosztuje niemal $8,5 miliona. Jest pokryte skorupką wysadzaną ponad 1000 diamentów. W jego wnętrzu znajduje się glob wykonany z 18-karatowego złota. W nim samym z kolei kryształowa gołębica siedząca na złotej gałązce oliwnej. Najcenniejszą grą planszową na świecie jest ekskluzywna edycja Monopoly. Plansze pokrywa 23-karatowe złoto, rubiny i szafiry. Na samej kostce znajdują się 42 diamenty pełniące rolę oczek. Koszt $200 000. We włoskim Salerno za pewną pizzę zapłacisz nawet $12 000. Przygotowanie pizzy Ludwika XIII zajmuje łącznie 72 godziny. Po złożeniu zamówienia w Twoim domu pojawia się kucharz przygotowujący posiłek, sommelier oraz zestaw ekskluzywnej zastawy stołowej. Cena za pół kilograma kawy Black Ivory wynosi $1,500. Co może jednak zniechęcić bardziej, to sposób jej produkcji. Ziarna bowiem przechodzą przez układ trawienny słoń. Żołądki tych zwierząt zabijają białka kawy, co przekłada się na jej wyjątkowy smak. Skoro jesteśmy przy kawie, to warto ją w czymś wypić. Najdroższy kubek na świecie stworzony dla Nestle został wykonany z 23-karatowego złota. Kosztuje $33 000. Amerykański system autostrad międzystanowych jest najdroższym megaprojektem transportowym. Jego konstrukcja trwała 46 lat i pochłonęła $500 000, ale opłaciło się. System zwrócił się do tej pory ponad sześciokrotnie.
Zegarek wyprodukowany przez firmę Patek Philippe w 2019 pobił rekord cenowy, gdy został sprzedany na licytacji za 31 milionów dolarów. Był jedyny w swoim rodzaju i powstał specjalnie na cele dobroczynne, co dodatkowo zwiększyło jego wartość. Jak sama nazwa wskazuje, parasolka Couture dla miliardera jest najdroższą na świecie parasolką. Składa się między innymi z wodoodpornej skóry aligatora i kosztuje 50 tysięcy zielonych. 3,5 miliona dolarów to cena na metce przyczepionej do najdroższej na świecie sukni ślubnej. Charakteryzuje ją kaskadowo opadający tren oraz dekolt w kształcie serca. Suknię zaprojektowaną przez Sarah Burton zamówiła jedna z najsłynniejszych tenisistek naszych czasów. Królewski melon Yubari kosztuje 14 tysięcy dolarów za sztukę. Owoc rośnie tylko w jednym zakątku świata i charakteryzuje się wyjątkową słodkością. Hawaje to najdroższy stan w Ameryce. Głównym czynnikiem wpływającym na ceny to położenie w sercu Pacyfiku. Wyższy koszt wszelkich dóbr wynika z konieczności importowania ich zza wielkiej wody. Najdroższą na świecie kartą do wymiany jest ta pochodząca z 1952 z Mickeym Mantlem. W latach 1951-1968 Mantle był środkowo-zapolowym i pierwszym bazowym nowojorskich Yankeesów. Zyskał tytuł najcenniejszego gracza w amerykańskiej lidze trzykrotnie. Uważa się, że w obiegu są tylko trzy karty z jego wizerunkiem. Jedną z nich kupił Rob Gow w listopadzie 2020 roku. Zapłacił za nią nieco ponad 5 milionów dolarów. Najdroższą rasą psa na świecie jest Samoyed. Pochodzi z Syberii i słynie z przyjaznego usposobienia. Jego cena waha się między 600 a 3000 dolarów. Menedżer funduszu hedgingowego wykupił najdroższy dom w historii Stanów Zjednoczonych. Znajduje się w nowojorskim Manhattanie, tuż przy Central Parku. Mężczyzna kupił 4 ostatnie piętra budynku za 238 milionów dolarów. I to w stanie deweloperskim, czyli cena nie uwzględniała kosztów urządzenia. Ten sam człowiek jest rekordzistą w kupowaniu najdroższych nieruchomości w Nowym Jorku, Florydzie oraz Illinois. Najdroższy motocykl na świecie to limitowana edycja Fightera Neiman Marcus. Trafił na licytację z ceną wywoławczą 110 tysięcy dolarów. Ale ponieważ Neiman Marcus to sieć luksusowych sklepów, zainteresowanie medialne sprawiło, że pojazd sprzedano za 11 milionów dolarów. Najdroższa na świecie połać ziemi znajduje się w Chinach przy Mary Road 2 w dystrykcie biznesowym. Sprzedano ją w maju 2017 za bagatela 3 miliardy dolarów. Powierzchnia ziemi wynosi 2900 metrów kwadratowych, co daje cenę ponad miliona dolarów za metr. Ma na niej stanąć 36-piętrowy wieżowiec firmy Zaha Hadid Architects. To dopiero droga działka!